Jork nagrywa w 30. Jest i Katarzyna. O, tu było szybko i bezczelnie. Nie, ja ci już nie tłumaczyłem, że przegrywanie jest częścią procesu nauki wygrywania? Dwa słowa o mojej maszynie, bo dużo osób mnie pyta, dlaczego tutaj nie ma żadnej osłonki. Normalnie oczywiście jest w treku tutaj osłonka, ale ta osłonka waży ponad 0,5 kg. Dodatkowo bateria tutaj jest mocowana na system zamków, który waży kolejne 0,5 kg, więc wyjmując te wszystkie rzeczy, urwałem kilogram z roweru. Teraz waży 21 chyba i 9 kg, więc jest spoko. Z takich ciekawostek wrzuciłem tutaj zębatkę Garbaruka, którą musiałem trochę na tokarce tam zmodyfikować, bo chłopaki nie uwzględnili tego, że ich stokowa zębatka nie chce współpracować z prowadnicą. Teraz po obróbce na tokarce współpracuje bez problemu. Moje ulubione boomslangi działają już chyba 4. No i z takich nowych feature'ów to wskoczyła, proszę Państwa, przerzutka Saint. Współpracuje z 1136 napędem. Dlaczego tak mało? Bo tak wystarczy. Prowadzenie pancerza też jest takie trochę niekonwencjonalne. Tutaj jest wywiercony otwór, żeby ten pancerz miał po prostu bardzo łagodną linię prowadzenia. 997. Numer 97, Janek Kiliński właśnie zjechał na metę. Nic nie mówię, bo Martyna mówi, że ona nie lubi, jak ja mówię, jak ona jedzie. Fajne miejsce, odcinek ten, który szedł tutaj też w zeszłym roku. Tutaj można się ładnie puścić, tam tylko pilnować. Dobrą linię miał kolega. Kto tam jedzie? No oczywiście na nóg prufie jedzie Łukasz Wilk. Cześć Łukasz! Hejo! Oj tam, klucył, klucył! Ale tutaj ZW goni jak tygrys go tam atakować chce. Podczas tych zawodów to najtrudniejsze w tym wszystkim i najniebezpieczniejsze to jest łażenie i was nagrywanie, bo w Czarnej Górze jeździłem na rowerku, nic się nie działo. Poszedłem nagrywać, ukręcona kostka. Dawaj, 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 tak, to jest to charakterystyczne miejsce. Ten odcinek szedł tędy też w zeszłym roku. Sprawiało to miejsce dużo problemów, ponieważ tutaj na trawersie musimy skręcić. W tym roku wydawało mi się to miejsce po prostu dużo łatwiejsze niż w roku poprzednim. Już nadciąga kolejny i za nim kolejny. Dawaj, tu wcale nie jest tak trudno jak rok temu. Dobrze, dobrze. Kurde, przepraszam panią, tutaj coś mi tak... Chcę nagrywać zawodników, a mi oko na panią leci. Ja po prostu stąd pójdę lepiej. Lepiej pójdę, przepraszam. Dawaj, 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 gdzieś idziesz, tak. Jaki to jest piękny doping na tym trudnym zakręcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj proszę Państwa instruktaż bezpośrednio na trasie. O, mówią ogon, ogon, to chyba pan Ogonowski. Dawaj, 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 Sebastian Ogonowski tam z Bielska, dobrze wywalczone. Skąd te dźwięki, proszę Państwa? Tu jest profesjonalny kibic ze sprzętem, z nagłośnieniem. A może tutaj muzykę to odtwarzać, czy tylko twoje? Jasne. Jasne, okej. Okay. I po prostu dobrze cię słychać, tak? No to kibicujemy z tym mikrofonem. I tak to nie jest moje kuzyna. A, kuzyna. Dajesz, dajesz! Dawaj, dawaj, Jorgę! Jork na kanionie, ależ tam go... Jaki drift, pięknie ustany, dobry. Zierbo! Zierbo! Dawaj! Daj, daj, daj. O, tutaj u koleżanki jakieś widać lekkie zmęczenie, bo trasa czy długa? Raczej nie była taka długa. Dajesz osad! Dawaj! Tylko oj, 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 dawaj, puść te hebelki. O, tu było szybko i bezczelnie, pięknie. Dawaj! Sebuś, a czego ty nie jedziesz? A niestety tutaj 4 tygodnie w Czarnej, troszeczkę fizycznie wyczerpały i niestety, ale nadgarstek uszkodziłem w ostatnim dniu obozu. A słyszałem, że ostatnio dzieciaków szkolisz, tak? Tak, tak, szkolimy dzieciaków w Czarnej z obozem Tukamp. Daje to satysfakcję? Dużo satysfakcji, lecz troszeczkę męczy, ale dla dzieciaków wszystko. No pewnie, dzięki. Dawaj, dawaj. Słuchajcie, kochani, oczywiście Bosch Boschem, ale pamiętajmy, że drugim sponsorem tych zawodów już od lat z Grzegorzem współpracuje firma Warta, która zapewnia moc nagród. Dawaj, dawaj, daj, 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 daj! Pięknie wyczuła trudne miejsce, dobra. Ogień, ogień!
Dajesz! O, coś tam boli, czy jak? Boli. Czy zmęczone ręce? To znaczy, że żyjesz. Dobrze, Robert mówi, boli, znaczy, że żyjesz, tak. To jest hasło chyba Travisa Pastrany. Dawaj. Tutaj włożyłem jakiś tryb taki filmowy, ale nie wiem, czy to dobre. Dalej testuję tutaj tryb filmowy, tutaj telefon mi coś tam próbuje namierzyć osobę i nagrywa w 30... Jak to się nic nie stało, jak się mógł rower porysować? No, dziwnie ścięło. To i wydaje mi się, że tutaj był błąd typu nie wolno za wolno, było za wolno i ścięło oponę. Panie! Tutaj będzie nowa zawodniczka, za 5 lat będzie mistrzynią Polski w enduro. No dobrze, to niech podpatruje Kasię Burek. Słuchaj, panie kolego, czego nie startujesz dzisiaj? Ja nie startuję, bo... Robert nie startuje, bo nie wie. Krakowski chłopak, szybki chłopak, a żal było na wpisowe. No, panie. Dokładnie. Poprawię. Dobrze! No, to samo. Ogień! O kurde, powiedział korzeń ścina. O! Aj! Dobrze idzie! Tam było, taśma była zerwana, ale wszystko było w obrębie taśm, fajnie. Bez ochraniaczy jest odwaga, jest fantazja, jest młodość. Pełnym piecem! Tutaj, słuchajcie, rozkminiamy, bo w Czarnej Górze cała trasa była z korzeni, a tutaj mamy korzeń jeden, korzeń drugi na trawersie i ten korzeń sprawia bardzo dużo problemów. Kometa! A ty dlaczego nie startujesz? Bo nie lubię przegrywać. No ale nie, ja ci już nie tłumaczyłem, że przegrywanie jest częścią procesu nauki wygrywania? Tak, tylko u mnie nauka rozciąga się na bardzo długie etapy. Dawaj, tutaj skupienie na twarzy. Korzenie były przejechane wysoko, więc w ogóle go nie ścięły, elegancko. O, cześć kolego, ty tutaj chyba leżałeś, tak? Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie wiesz, to był moment i leżałeś, tak? To był moment. Kolega przez sobie... Widocznie korzenie są. Widocznie zabrakło przez chwilę przyczepności. A jak tam, opony raczej masz chyba takie nie enduro, tylko... Tak, takie nie enduro. Cross country. Tak, ale nie aż takie niskie. A jakie ciśnienia miałeś w tych oponach? 1,60 z tyłu, 1,50 z przodu. Czyli raczej sporo. No to bez wkładek. Bez wkładek, no to ten korzeń miał prawo sponiewierać. Miał prawo. A, kolega? Kolega, jest i Katarzyna. Ale ścina, jak tutaj fajne drifty walą. Widać straty. Myślisz, że to się wypierze, czy to trzeba nowe? W pedwalu się wypierze. Tak. Sztywny rower, zawsze szanujemy panów, którzy jeżdżą na sztywnych rowerach. Było czujnie i bezpiecznie, klasa. Tutaj kolejny rower elektryczny. Z daleka widać, że Scott na Boszu dobrze, czysto przejechał i korzeń wysoko. Oj, tutaj jakieś przygody. Pourywana przerzutka, co wy macie z tymi przerzutkami? Dawaj, o, tutaj fajnie było. A przepraszam panią, czy pani komuś kibicuje, czy tak po prostu pani przyszła? Tak, narzeczonemu. A komu, jeśli można wiedzieć? Damianowi Grzelewskiemu, 115. A jechał już, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Dobrze, czekamy. No to życzymy powodzenia koledze, zobaczymy jak pojedzie. O, tu jest walka. Słuchajcie, koleżanki zapytałem, na jakim rowerze jedzie jej narzeczony, czy jedzie na czerwonym, czy na zielonym, a koleżanka mówi, proszę cię, Lapierre, ona się zna. Z narzeczona rowerzysty to nie ma żartów, to się trzeba znać. Tutaj kolega się położył, bo tak się zdarza, bo tam jest trudno. No tam koleżka wyżej leżał, teraz się powpinał w espedy i przejechał miejsce trudne, ale przyjemne do jazdy. Tu między kamykami w dół, puść te heble, fajnie było, jeszcze tam prawy trudny i meta. Ajajaj. Spokojnie, wróć przez taśmy. Już wszyscy się nauczyli po Czarnej Górze, że jak się przeleci przez taśmy, to trzeba wrócić, bo wtedy jest
ukończenie zawodów, a nie nieważne. No oczywiście jak nieważne? Ważne, jeżeli przetniesz taśmę i nie wrócisz, to jest dyskwalifikacja. Jeżeli wrócimy na trasę z powrotem, to jedziemy dalej i mamy czas zmierzony. Tutaj z kolegą rozmawiałem, to jest ten kolega na tym krosie munie poprzerabianym z tym mega długim chainstayem, który twierdzi, kolega, ja szanuję takie modyfikacje, że rower mu dobrze skręca, ale mi się wydaje, że nie skręca. Jak masz chainstay 700, to rower nie skręca. Koleżanko, czy ty potwierdzasz, że jesteś dziewczyną swojego chłopaka? Nie, jedziemy.